Cześć, z tej strony Maciek, a dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób możesz się uczyć, wykorzystując do tego mapę z gry wideo. I myślę, że tę mapę najlepiej kojarzą oczywiście stali gracze Counter-Strike'a. Chodzi tutaj oczywiście o mapę The Dust 2. Zapraszam Cię do oglądania. Wykorzystamy technikę, która jest moją flagową techniką, jeśli chodzi o metodę uczenia się. Jest to pałac pamięci. I pałac pamięci to technika, która wykorzystuje miejsca, które dobrze znamy. A które miejsce lepiej zna gracz, jak nie The Dust 2, jeśli mówimy o FPS-ach? Przejdźmy sobie do słów, które mógłbyś zapamiętać, wykorzystując do tego jedynie takie standardowe metody. I te słowa to klawiatura, stetoskop, szafa, benzyna, ołówek, pościel, sztanga, walizka, czekolada, miecz. Okej. I jak ci poszło? Bo ja na przykład na twoim miejscu nie zapamiętałbym zbyt wiele i jeżeli chodzi o pamięć krótkotrwałą, to jesteśmy w stanie w niej przechować 7 plus minus 2 słowa. Wobec czego spróbujmy zrobić to metodą pałacu pamięci. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, bo to jest pewna edukacyjna rewolucja. Zatem przejdźmy do dzieła. Respawnujesz się na respie Tero. Podążasz sobie w prawą stronę tutaj, gdzie są te skrzyneczki i widzisz tutaj małe dziecko, które bawi się przy klawiaturze. No po prostu jest to komiczny widok. Dziecko w okularach takich kujonkowatych ogląda sobie coś na komputerze i uderza w klawiaturę. Teraz druga miejscóweczka, o której powiemy sobie. Tutaj na dachu tego samochodu Dr. House trzyma stetoskop i próbuje cię zbadać, zweryfikować twój stan zdrowia. Następnie idziesz sobie tutaj w kierunku długiej przez bramę i w pierwszych drzwiach widzisz, że trup wychodzi z szafy. Takie zwłoki człowieka kładą ci się pod nogami. No, drastyczny widok, masz takiego trupa, który wyszedł z szafy. Przy następnych drzwiach jacyś terroryści w kominiarkach podejrzani bardzo głośno się zachowują i rozlewają wszędzie benzynę, palą wszystko, co tutaj dookoła jest. Wszystko jest w ogniu przez to, że rozlali tę benzynę i próbowali dokonać jakiegoś zamachu. Następnie przy tym kontenerze tutaj niebieskim mamy takiego karzełka, który trzyma w ręku duży ołówek. Jeżeli chodzi o jego rozmiary, to są przynajmniej 4 razy takie jak ten wzrost tego karzełka, ubranego w cyrkowy strój. No, trzyma ten ołówek, jest to komiczny widok, bo jest to bardzo ciężkie dla niego. Następnie przechodzimy sobie w prawo, gdzie tu jest taka ściana z drzwiami. I tutaj widzimy prawiczka. Prawiczka, który przygotowuje łóżko do stosunku, do swojego pierwszego razu. Możemy sobie tam wyobrazić jakąś taką postać, która nam się kojarzy z takim prawiczkiem. Na przykład osoby, które lubią kreskówkę Blok Ekipa, mogą wyobrazić sobie Rudego z Blok Ekipy. Oczywiście no offense, jeśli chodzi o rude osoby. I możemy przejść sobie dalej. Powiedzmy sobie o następnej naszej kotwicy. Tutaj, gdzie są te skrzyneczki, Pamela Anderson ćwiczy na siłowni. Wyciska sztangę na ławeczce płaskiej. Jest bardzo silną kobietą i wyciska na tej ławeczce sztangę. Przechodzimy sobie dalej obok niebieskiego samochodu James Bond. Ma walizkę pełną pieniędzy. Po prostu jest wypchana hajsem po brzegi, dolary się z niej wysypują, jest pełna zielonych papierków. A na dachu samochodu niebieskiego wyobraź sobie krówkę Milki, taką całą fioletową, której z wymion leci czekolada, którą wszyscy lubimy, bo wiadomo, Milka wymiata. I ta krówka właśnie nam tą czekoladę nam tę czekoladę daje. Natomiast co jeszcze możemy sobie wyobrazić, to
samuraja, który na bombsajdzie A popełnia harakiri. Wyobraźmy sobie taki widok. Samuraj, który przekuwa się mieczem. Przejdźmy sobie zatem jeszcze raz przez cały nasz pałac pamięci i zweryfikujmy, czy wszystko dokładnie zapamiętaliśmy. Pojęć było 10. 10 było również zbudowanych kontekstów w tym pałacu pamięci. Sprawdź, czy zapamiętałeś każdy element lub czy zapamiętałaś każdy element. I jak oceniasz swój wynik? Czy udało ci się zapamiętać 10 na 10 słów? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli chodzi o wszystkie pojęcia, to przedstawiają się one następująco. Można je sobie rozpisać w ten sposób. Pałac pamięci ma tak olbrzymi potencjał, że te 10 słów to jest tak naprawdę tylko pokaz demo tego, co można robić. Można w nim budować pojęcia i uczyć się języków, uczyć się bardziej zaawansowanych przedmiotów. Ja sam wdrożyłem Pałac Pamięci, ucząc się psychologii i dokładnie wszystko pamiętałem. Także jest to metoda sprawdzona w praktyce przeze mnie, a wiem, że używają jej najlepsi mistrzowie w zapamiętywaniu. Tymczasem dzięki bardzo za obejrzenie tego filmu. Trzymaj się, cześć.